Witam Hejka. Kilka zdań wstępu i lecimy z filmem. A więc tak, żeby nie przedłużać i obiecuję, że nie będę mówił długo, tak jak niekiedy. W sierpniu tego roku wybraliśmy się z 10 osobami, w sumie z 8, ale 10 osób miało jechać. 10 osób zaplanowało sobie, i to już było zaplanowane rok temu, że w sierpniu pojedziemy na fajną wodę w Austrii. Jest to łowisko, o którym będzie powiedziane w filmie. Jak będziecie dokładnie uważać i ze zrozumieniem obejrzycie cały film, to na pewno się skapniecie, co to za woda i gdzie ona jest. 10 stanowisk jednoosobowych na całej wodzie. Zarezerwowaliśmy sobie całą wodę. 10 osób. Suma summarum wyszło tak, że dwie osoby nie pojechały, bo nie mogły. Także stwierdziliśmy, że mimo tego i tak nikogo nie dobieramy. Jedziemy w 8 osób. 8 klubowiczów, 8 osób z klubu Warmus Bites. Wspaniała ekipa. Pojechaliśmy na wodę. I w sumie nie miał powstać żaden materiał filmowy z tej wyprawy, nie mieliśmy żadnego pomysłu. Stwierdziłem, że pojedziemy sobie po prostu tak na odpoczynek, powędkować sobie, odpocząć, bo to jest miesiąc sierpień, mega upały. Nie chciałem przedstawiać w tym filmie, jak już mówiłem, że nie chciałem kręcić filmu, bo nie chciałem przedstawiać za bardzo, nie miałem pomysłu. Co by miałby to by być za film, tylko po prostu stwierdziliśmy, a jedziemy tak i sobie po prostu połowimy, odpoczniemy. Ale jak wiecie, zawsze biorę ze sobą kamerę. No i suma summarum wyszło tak, że tyle mieliśmy ujęć ponagrywanych, tyle mieliśmy ryb połowionych, że no aż żal wam tego nie pokazać. Także kątem tego właśnie wstępu zobaczycie za chwilkę dwugodzinny materiał z pierwszego tygodnia w Austrii, bo jeszcze nadmienię, że w tym roku byliśmy tam, przynajmniej ja byłem tam 3 razy po tydzień czasu. Troszeczkę się ekipy zmieniały, w sensie niekiedy byłem z jednymi ludźmi, niekiedy byłem z innymi ludźmi, ale o tym pewnie później. Nawiązując do pierwszej części, tej, którą za chwilę zobaczycie, jest to pierwszy turnus, bo tak to nazwaliśmy, czyli pierwszy tydzień pierwszy turnus, drugi tydzień drugi turnus i trzeci wyjazd, który był 2 miesiące później, nie w sierpniu, w sumie 3 miesiące później, nie w sierpniu, tylko w październiku, to będzie trzeci turnus. Mam przygotowany materiał z pierwszego turnusu, czyli z pierwszego tygodnia sierpniowego, na który was serdecznie już zapraszam. Ale jeszcze powiem dwa zdania. Słuchajcie, tak. Wyjazd wakacyjny z mega fajną ekipą, z przyjaciółmi. Były też panie z nami, także nie tylko sami faceci, bo były też panie. Było małżeństwo z nami. Odnośnie bicia rekordów, odnośnie tego, co tam złowiliśmy, kto pobił swoje PB i tak dalej. To wszystko zobaczycie na filmie, nie będę tego wam opowiadał. Tylko zmierzam do tego, że właśnie jest to film w formie bez omawiania taktyk, bez omawiania głębokości, bez omawiania co, jak i w ogóle i dlaczego i po co tak łowić, a nie inaczej, i kto gdzie łowił, a i tak dalej. Tego na filmie na pewno nie zobaczycie. Natomiast zobaczycie fajną przygodę. Jeżeli dokładnie będziecie oglądać i będziecie dokładnie słuchać to, co mówimy, to na pewno sobie każdy z was wyciągnie wnioski, kto na jakich głębokościach łowił, czy kto łowił bliżej górki, kto na górce, a kto na spadzie i tak dalej, i tak dalej. A kto w którym sektorze i kto na którym stanowisku też idzie to wyciągnąć z filmu. Powiem tylko, bo nie było to omówione, opowiem wam, że znaczy nie traktujcie tego jak reklamę, tylko po prostu kątem informacji. Najwięcej brań mieliśmy na tej zasiadce na serię Punkt G. Przygotowałem sobie tutaj 3 produkty. Już wam je pokazuję. Pierwszy produkt to jest Punkt G orzeszek XXL. I pojedynczy taki orzeszek lub podwójny taki orzeszek, o tak jak widzicie, coś takiego, no to na to było najwięcej brań. Drugim łownym produktem, znaczy łownym produktem, łowną kulką, która była zaprezentowana jako pojedyncza na włosie, to był też z serii Punkt G
łowtersik 15 mm. Też nam się to bardzo dobrze sprawdziło. Lub w połączeniu też punkt G, kuleczka przynętowa 20 mm w połączeniu właśnie z orzeszkiem tygrysim. Także to były takie trzy prezentacje, na które mieliśmy najwięcej brani. Wiadomo, łowiliśmy też na inne produkty, w sensie produkty na inne serie. Niektórzy łowili też na słodko, ale suma summarum i duże karpie, i duże amury były właśnie złowione na serię punkt G. Co dało nam dużo do myślenia, bo był to sierpień, a niekiedy ludzie mówią, że na wiosnę i na jesień się łapie na śmierdząco, a latem na słodko, także to jest nieprawda, bo ta nasza zasiadka też to potwierdziła. To jest kwestia wody, upodobań ryb, upodobań, znaczy też tego, co mamy na dnie w danym zbiorniku. I to chyba tyle, nie będę przedłużał. Resztę więcej zobaczycie sobie na filmie. Zobaczycie, jak ten nasz etap zmiany przynęt podczas trwania tej zasiadki się zmieniał. Czyli z dnia na dzień, z kolejny dzień na kolejny dzień i na kolejny dzień coraz więcej ryb było łowione na punkt G, coraz więcej było ryb łowionych właśnie na orzeszka XXL mocno dopalonego w punkcie G. I to po prostu działało. No to tyle kątem wstępu. Zapraszam was na film, tylko jeszcze ostatnie zdanie wam powiem. Prośba, może to nie jest informacja, tylko tak bardziej prośba do was. Bardzo was proszę, żebyście nie pisali do mnie na Messengera. Znaczy możecie pisać, wiadomo, ale no ja nie odpowiadam. Także nie bądźcie źli, bo nie odpowiadam na Messengera. Mam bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych zapytań na Messengera. Jak sobie wszedłem dzisiaj rano na Messengera i klikłem tam w ten, powiedzmy, podfolder inne, bo niektóre właśnie wiadomości trafiają do inne, no to ja tam mam dziesiątki albo setki, nie wiem albo ile tego tam jest, nieprzeczytanych wiadomości. Miałem wiadomości nawet gdzieś tam ze stycznia, to prawie rok czasu. I ktoś może być zły, że gdzieś tam napisał, mi to trafia w Messengerze do właśnie takich folderów, które nie odwiedzam. I ktoś sobie może myśleć, że ja nie odpisuję, że mam gdzieś klientów i tak dalej, i tak dalej. Także nie. Prośba do was, jeżeli chcecie ze mną porozmawiać, jeżeli chcecie się coś spytać, zadzwońcie. Jest do znalezienia na internecie, na stronie internetowej, numer telefonu bezpośrednio do mnie. W godzinach pracy od godziny 10, powiedzmy do godziny 16, śmiało możecie do mnie dzwonić. Jak nie wywożę zestawów, to na pewno odbiorę. Jak będę na pontonie, to nie odbiorę. Ale taka formuła jest lepsza. Wolę z kimś porozmawiać, wymienić sobie kilka zdań przez telefon, niż pisać na Messengerze, czy w jakichś tak SMS-ach, czy na WhatsAppach. To taka prośba ode mnie tylko. To tyle. Koniec gadania. Zapraszam was na dwugodzinny materiał filmowy. Mówię, spontaniczny, bez scenariusza, bez jakiegoś planu, co na tym filmie pokazać, tylko po prostu tygodniowa zasiadka z mega ekipą z klubu Warmus Bites na wspaniałej austriackiej wodzie. Zapraszam. No idziemy na... Patrzymy, dochodzimy, on się zerwał. Idziemy na stanowisko numer 4. Mają pierwszą rybkę, holują, godziny od wywózki, dopływają z rybką. Dobra. Nie, cieszysz się, Daruś? W dwie dychy to ma. Ma? Nie. No ma dwie dychy. Nie, no jest dwie dychy. Są. O, będzie, zobacz. O, skurczy byk. 27. Nie, 27, nie. 21, 22 daje. Dylenkę mam. Ja to nie wierzyłem, ruszyłem. Nie, żartuję. A Marcin mówi, ty, jedzie. Do. Czekaj, jest zero. No. Mamy? No mamy. O kurwa. To Wojtek trafił. Ile? 22. 24, 200. No, 22, 300. No to 22,5. Borek odliczył.
jedną rybkę na 22,5 kilo. Gratulacje. Gratulacje. Ty, ja tu przyjechałem po 20 do Austrii, ja już rybki nie wywiozłem, nie złowił. Teraz mnie zaimponowałeś. To jest dobre, nie? Zaimponowaliśmy teraz. Dobra, chodźcie. Jarek. Tak się nie robi, kolego. No jak, tak, jak? Tak od razu z grubej rury. No jak? A to już PB twoje lejemy? Nie. PB dnia. A dnia tak. Masz? Kurde, ale kaban. Dobra. Lecie. Masz tam zdjęcia te? Ile? Marcin, no kurde, wyciągłem, no. Ale dobrze, Darek, w porządku, to ja ci gratuluję, człowieczyno, no już spokojnie. Ha, ha! Jest, kurde, koń! Ha, ha! To? Daruś! Znowu! Człowiek z lasu! Człowiek z lasu! Szczyl! He, he, he! Mam. Kochanie, no. Elżbietko cię nazwiemy. Elżbietko! Do wody, no. No, Elżbieta druga odejdzie leciała. Odpłynęła, znaczy się. Ile zrobiłeś? Brawo. No. Gratulacje. Ja to się teraz zaimponował. Bo... Co wąski? Co wąski? Na nie zastrzeknie. Tam z tyłu. Będziemy. Czekaj. Co? Tak? No, super. A! Dopiero zaczynamy! Nie wylewaj! Nie wylewaj! Czemu? Nie wylewaj. Kilka zdań. Na gorąco. No niespodziewane było chyba, co? Nie. Brało. Bardzo, bardzo delikatnie. Pyk, pyk, pyk. A bardzo, później... bardzo delikatnie. I dopiero jak Darek poderwał z tego, co zauważyłem, to nie zdążyłem do pontonu wsiąść. On już był tam z 40 metrów po lewej stronie za trzcinami. No. Także naprawdę szacun. Punkt G. Bez jajną. Ile? Półtorej godziny? Półtorej godziny zestaw w wodzie, pierwsza ryba. I pierwszy 20, wywieziony. I pierwsza 20 plus. Także no, no. Trzeba uważać. No nie poniosę. Ale pomału. Nie wymęczył się, on tak szedł szybko do brzegu, kurwa, ale temu nic z ruchu nie dawali. Mam cię. Ale to masz do przebrania ten. Ja jestem przygotowana na wszystko. Darek, spokojnie, ona na to liczyła, że ona to... Ma teraz 8 par bluzek, 8 koszulek. Mega. Lej. No lej. Tylko pomału. Nie! Pomału, żeby się czuła. Co tak mało? Nie, bo... Nie! Teraz na koniec było dobre. Może w objęty wędki wchodzisz? Sama się oblałam. Wejdziesz? Tak. No co mam powiedzieć? No jestem mega szczęśliwa. Graty. Nie spodziewałam się, że to będzie tak szybko. No ale jest fajnie. Bałwanek, truskawka. Zadziałało. Jest mega. Thank you.
2-3 kilo, ale później. O! Ja nie wiem, na człowieczyny nie wiem co. Nie. Ale łuski ma piękne. Piękny. No. O, i taki nie kuty zbytnio mocno. Tak, nie, bo glepy nie ma. Co? Tamten miał większy. A czemu to nie spadło, powiedzcie mi? No to dobrze, nie straciłeś oliwki, nie? Ale to powinno spaść. Nie ma. Tyle co będzie. Nie ma. Będzie. 18 będzie. Nie, 17 z czym. No, 18. No. A wytarowana jest? Na zero jest. Nie, na 18. Zero. Minus worek. A, no to. 18. Złoty 7 jest mokry worek. No to 18 czysta. 18 czysta. Ty kurwa. Co? Sztyl, ja sztyl. Jest lepiej? Ja sztyl. Nie ładnie? Nie ruszaj się. Staram się. Ręce do góry. Nie, bo nie chcemy tam. Dobra, wypuszczamy, co? Bo wrogi śmiech. Właśnie o. Takie ryby wypuszcza. No i zobacz. I po ujęciu. Ty, i już po ujęciu. Motyle. Już po ujęciu, no. No nie mam. Cały czas mi podbiera. No jak na rybach, no wiesz, można je przepinać. On mówi nie. Ale coś o, to jest pięknego w dzień tak holować, no. A nie to w nocy, my to, wiesz, nie wiemy gdzie jesteś. Te muchy ci do oczu przez tą czołówkę, no. Tych much tutaj to jest no masakra. Patrz jak ciągnie, silne. Brawo! Zaraz to opijemy. A będzie ciężki, bo ma dużo usek. No i co, już 21? Ile? Nie, piętnastka. Szalona. Na co? Zioło prezesa, dwudziestka, tonąca jedna. Na miękkim przypłonie. Plecionka WB oczywiście. Głębokość? 2,7. Czyli u gór, na górze, na górce. Tak, tak, na górce, na górce. No. Jasne, no co? Chodźcie teraz spokojnie, nie? Pięknie. Tak szalą. Ale wiesz, to jest naprawdę piękna ryba. Lej! Beata, lej! Zauważył. Chodź! Ale tu! Nie idź tam. To jest pech. Nie, nie, widzisz, nie. Pech. Nie idź tam. Nie idź tam. Ja się z tobą napiję, z Mańkiem. Maniek, ale dziuba umoczysz. A ja mogę też? Też. Orzech ty gryści. Ale zaczyna się mieć ciężarek dobra. O, 14. 12, 13. Zobacz, Jarek, jedna ręka tu podnosi. 15. Ile? 15. A wytarowana już? 15 kilo.
No co, no w końcu pierwsza rybka po dwóch dobach, po dobie. No, także my też się włączamy do gry. I co, no teraz mam nadzieję, że teraz mój partner teraz, ja ten właśnie, ten oto zawodnik, że teraz będziemy po twoją rybę płynąć. Aczkolwiek nie tak dużo jak moja. Jaka taktyka? Nie. Dzięki, Jarek. Nie, ale tak. To musi zostać w filmie. Tak poważnie, nie. Tak wczoraj woziłem wędki w noc, no już ciemno było, tak? I postanowiłem dzisiaj, bo czułem, że jest nie tak jak chciałem. Zmieniłem ze sztywnego przyponu na miękki. Pojedynczy orzeszek tygrysi. Trochę orzecha zasypałem i na głębokości 3,9-4,1 tak gdzieś na twardym dnie. No i zadziałało. Brawo. Jest! Ale kto podbierał? Człowieczyna. Ja ci coś powiem. Brawo, Jarek. Wojtek, będziesz ten jak wypina robił ten? Przeszek i kulka. I to jest Wofters. To jest delikatnie wiesz, balans. Wofters? Są takie białe mola. Chodzę i zdanie. Coś wiesz, z tego. Z tego, z pyszka. No. Baga idzie w górę. 12,700. Kurwa, kłusutki stanęły. 12,700. 13,5. Z workiem. Brawo. Dobrze. Piękne. O, waleczne te pełnołuskie, ja pierniczę. Ale w ogóle te ryby tutaj takie... Mocne, no, mówię, ja tą 15 prześciągnę, tu ja pierniczę. To bata tego prawie 18 wyciąga, no, raz, dwa, ja kurwa, żem się mocno. Jest pięknie. Pungie robi robotę na tej wodzie. No niestety. No. Co nie? Alkoholu. Daj mu buzię no. Tego alkoholu. Pół litra. Kurde, majka. Zajebiście się wyszło. Zajebiście, tak. Drugi. Jest git. Pięknie. Drugi pełnołuski. Ale... 15,800, bardzo ładnie. To? Ale jest piękny. Może być? Też G? Weź ten. Tak, cały czas. Wojtek, dwie wędki tylko robią robotę. Mogę.
Wojtuś! Dobra, bo już mnie ręce bolą. Koniec. Zestaw ponad 24 godziny w wodzie, Donald, 16 na miękkiej plecionce i 3 metry od kapelonu. Dobra, ja wypuszczam. Kurwa, punkt G. 5 metrów. Ja wypuszczam i już szykuję pompę. Czekałem na niego całą dobę. Yeah! I'm seeing and I'm finding you. Every day and I'm until you. Weź telefon, bo go utopię. Człowieczno. Rozjechało się, czekaliśmy na brania z Jarkiem dobę. Ponad dobę, no. I zaczęły się brania, jest piękne. Czy ja nie mam czołówki? Ja mam. Dobra, to skakuj. Chcesz moją? Kurry, syn. Osiemnastka będzie, kurde. Wojtek, sorry, ale... Weź ten. Poczekaj. No, pójdź. Dobra, teraz. O. No, 18... 600? Sprawdziła to komisja sejmowa. Brawo. No. 18600? No. No to człowieczyny. No! Skurczy gnat! Ale piękny, słuchajcie, ogon. Ogon ma duży. Oczywiście Game Over Sport. Kulka testowa na 2021. Tak, w tym roku testujemy, ale mam zaszczyt, ale oczywiście będzie sprzedaż. 2022. Piękna. To jest coś niesamowitego. Jesteśmy od wczoraj. Od wczoraj jesteśmy i zobaczcie. I tak ma być. I tak ma być codziennie. O, pomogę ci to mówić. Ty już z wędką płyniesz? Znalazłeś tam? Wolno płynę, bo tu mam jakiegoś klipsa starego na kołowrotku i się boję, żeby... Patrzę na niego, czy mi nie przyblokuje. Nawet powiedziałbym 800. 13800. Nie, ja styl. Nie, ja styl. Człowiek z gór. I kolejna rybka. Trzecia rybka na orzecha tygrysiego. Czyli miejscówka dobrze wybrana. Orzeszek pojedynczy. Haczyk X2. Na miękkiej plesiące i oby tak dalej. Ale to profesjonalnie zrobiłeś, Jarek. Co? Profesjonalnie to zrobiłeś. Mówisz? No. Udało mi się chociaż raz. Za penisa. Ja tu nagrywam film. No to tam jedno tam można sobie powiedzieć. Elegancko. Co się dzieje? Taki upał, no. Ale jednak... Czyli miejscówka jest... Dobrze, na razie najlepsza, tak? Tak. No można się trochę... To jest druga czy trzecia z tamtego miejsca? Czekaj, jedna zerwana. Druga. Jedna zerwana.
A to zrywa? Tak, bo trzecie branie z tamtego miejsca. Aha. Jedna ryba wyciągnięta, ta pierwsza. Dzisiaj rano zerwana ryba stamtąd i teraz no, trzecie branie z tego miejsca.
Wojciechu. Dobra, idź bez wędki. No, idź. O ty kurwa. On jest mały, 15. Jaruś, co, nie dajesz rady? Już się wypiął? Wypiął się. Dwa orzeszki XXL tu były. W punkcie G. Pięknie. Oj, piękny, pierwsze moje branie, zobaczcie. I taki oto, jak to Madzia robi, kabanik. Weźmiesz podbierak? Mhm. Powiem tylko tyle, przyjechałem po austriackiego 20+. I moje marzenie może się spełnić po pierwszym braniu. Ale tego jeszcze nie wiadomo. Zaraz na wagę damy gościa. Czy nie będzie? Będzie, czy nie będzie? Jest! 24 400. Big fish, panowie. Jak tam emocje? Jarek, zaraz musimy walnąć kilona. Nie, to po 30 ja walę. Piękny wschód słońca w Austrii, zobaczcie to. Pokaż, Jaruś. I bynajmniej ja zaczynam. Chłopaki zaczęli 3 dni temu, ja zaczynam dzisiaj. Maniek ma też 20, przed chwilą wyciągnął. Ale nie możemy go nagrać, bo jesteśmy akurat tutaj. Bo dwie ryby na raz. Byliśmy we dwoje na pontonie. Ja holowałem swojego. Maniek chorował swojego. Ale 2200 u niego, u mnie 24. Rok temu zaplanowałem przyjazd na tą wodę. Przyjechaliśmy, rok czasu czekaliśmy, jesteśmy w Austrii. Chłopaki zaczęli łowić ryby już 3 dni temu. Ja czekałem na tą rybę 3 noce. I dopiero pierwsze branie u mnie po 3 nocach jest konik. I właśnie po taką rybę przyjechałem do Austrii. Wyczynaj. Moje marzenie się już spełniło. Z 20 w Austrii. Ładna ryba, duża. Piękna. Zaczynamy. I teraz dopiero zaczyna się impreza. Teraz dopiero zaczyna się historia o Austrii. Jesteśmy u Mańka. Właśnie z tą rybką, którą razem holowaliśmy. Ja swoją, on swoją. A 300 nawet tutaj. No. No bo ja tak wiesz, jeszcze zaspany byłem, nie? To się muszę przytulić do niego ładnie. I na co wziął? Punkt G. Na popka. Na Ronirigu. Znaczy nie na Ronirigu, sorry. Panowie, na sztywnym. I nie na Ronirigu. Jeden popek. Przepiękna rola bez wahania i hamulców. Aha. Nawet na sekundę się kolega nam nie zatrzymał. Jechał pięknie. Także warto. Warto było przyjechać, warto będzie zostać. Poprzeczka idzie w górę. Ale piękny jesteś. Skurczyk. Ja to jeszcze taką siódemkę bym właśnie miałem.
Wszyscy widać pracują, 7 rano. Wzięli się za robotę. Jaruś wysądował coś. Nową miejscówę. Idę się spytać, co on tam. Jak tam, Jarek? Powiem ci, że tu, tak jak mówiłem, nadpływałeś, odpływałem tam do swojego marczera, nie? Co tu postawiłeś tutaj, no. Jest ciekawiej. Tam jest rów ten, nie? Bo tu masz tak i tak, wiesz, nie? A tam jest, tutaj powiedzmy 20 metrów do brzegu schodzi ci na tak 3,5. No. Jest płasko, 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 dopiero tam jeszcze, jakbyś mój marker zaraz stoi, 20 metrów dalej dopiero wychodzi lekko tak do góry. Także tu jest bardziej płasko, nie? Tu po tej twojej stronie jest... No, jest to samo, tylko jest górka jedna, nie? No, jest górka. Tam, gdzie butelka, to no, jest górka. No, no. No zobaczymy, no bo ta wędka, co tam mam, to pierwsze, co zrobiliśmy, nie? No to nic, kompletnie się nic nie dzieje, nie? No. Zobaczymy, no, trzeba poszukać. Może później popłyniemy tam, tą, zobaczyć tą miejscówkę? Tam, wiesz, na kapelonach? No, no. Co on tu mówi, blisko, tam? Tu. To blisko, no, 30 no, metrów no. Tam. Że tu przy butelce, gdzie jest moja butelka, jest górka. Po lewej stronie jest spad. Tak jak Jarek mówi. I tu wszędzie jest 3-2 metra. Po tej stronie. A tu jest góreczka. A tam mówi, że wyjście jest dopiero za jego markerem. Gdzie jest jego marker? Tu. Tak 20 metrów jeszcze dolicz. 20 metrów za markerem jest wyjście, tak? Mhm. No, czyli tu mamy taki rów. Kapelonu. Kotuś, kamera, sorry, na razie, cześć. Skakuj kapelon. Leci? Do sklepu chciał jechać. Ty, nie? Powiedział, człowieczyna przed chwilą powiedział, nie jedź do sklepu, bo czy dziecka ci weźmie. I cię nie będzie. Coś ty Marcin mu powiedział? To co, nie słyszałeś? Dobra, to nie mówię, nie jedź do sklepu. Ale patrz, sklepu, na, bo... razem. Pan na tą profeskę, tu już jest przygotowany ten, Bosman. Uważaj się tylko na dupiny, bo trochę parzy. Trochę parzy, chłopaki. Mówię poważnie, dobra, trochę parzy. Nie ma miękkiej gry, Dream Team. Tu pod szybko. Ale masz miękkie nogi. Jarek, pełna moc teraz! Jarek, śmigło odpadło! Bosman, tylko zapiął płaszcz i przegzaknął. Ech, to czorta. 10 w skali do Bigilinnego. Może być. Bigilina opowieść, kurwa. Ej, ale mi kurwa po jajach korbą strzelaj. Mordę teraz. Dobra, dobra, spokojnie. Co on tak wariuje? Nie patrz na mnie. Tak sobie tutaj na orzecha wywiozłem, dobra, już wszystkie rymy poproszone. A takie bomby tu. Coś ty skubańcu.
tu widziałeś go? No, takim błysło mi. Ale szalony jakiś, k***y. Leci na kubiaka musisz. On musi dostać wibracji. Pany dom pernią. Weź go podciągniesz. A już masz. Kurwa. Pełno łuski, kurwa. Szalona dwunastka, kurwa. No, ale ładnie, ładnie. No ja. Ale no ładny okrąglaczek taki. No. Jest kolejna rybka, druga, słuchajcie, druga dzisiaj i druga w ogóle na mojej zasiadce po trzech dniach. Chciałem zrezygnować z tej miejscówki pod kapelonami pod drugim brzegiem, bo nic się tam nie działo od wczoraj, a tam mam dwa kije. No i mówię, czekam do 12 w południe, żeby dam jeszcze im szansę, a jest wpół do pierwszej i wzięło stamtąd. Także fuks dla mnie, że nie zwinąłem tych wędek wcześniej. Ale chcieliśmy jechać do sklepu, się organizowaliśmy zbyt długo i chyba to dobrze, bo wzięła stamtąd. Ładny kolor. Już nie ma przynęty. Już teraz nie pamiętam, to był albo punkt G 24 mm tonąca. Punkt G. Na pewno punkt G, tylko albo 24, albo orzeszek tygrysi ze sztuczną kukurydzą. Ale raczej punkt G 24, bo nie ma kulki. Bo kukurydzka sztuczna by została, jakby był ten drugi zestaw. Czyli na drugim zestawie na pewno jest orzech z kukurydzą, a tutaj 24 tonąca w punkcie G. Pojedynczo. No i taki bączek. Pokażemy go tak szybko. O, jest ciepło, trzeba bardzo szybko się tutaj obchodzić z rybami, bo jest ciepło. Naprawdę jest gorąco. No i taki się trafił bączunio. Musimy go zważyć, bo mamy rywalizację z Jarkiem. Także zważymy go, Jarek, trzymaj się, żeby dopisać kilogramy. I taki oto. No. Także parę punktów do przodu, parę kilogramów do przodu. Bo on się do telewizji przenosi teraz. Jarek na chwilę obecną ma około 42 kilo. Ja mam 24 plus, myślę, 7-8. Czyli ja mam około 30. Jarek 42. Także jeszcze 12 kilo i go dojdę. Na co? Punkt G. Ale co? Dokładnie? Na błocie? Waftersik. Nie, poważnie by to. No, poważnie mówię. Ja sztyl złapałem. Dobra, panie, starszy. Bo za bardzo będzie się błyszczał. Dubik.
człowieczy, no. No, on jest spełniony, widzisz. No ale co teraz się robi zawsze? Teraz idziemy na jednego. W tradycji musi się stać. Nie, no Martera się zachęcił. Marta się schował? To będzie auto. O, co ty ma? Nie wiem. Czekaj, bo zaraz zgubię ten. Odwrócę się, nie? No i jebło. Na orzecha. No mówię, że jebnie gdzieś, nie? A czemu tu z centralką siadłeś? To, no bo poleciałem. Kurwa, nie wiem, czy on strzedł, czy to. A co mówisz, że o markera zahaczył? Którego? No bo schował się mój marker. A tam był, tak? No. Chyba strzedł. No ja, no to... No zobacz, nie ma go. A markera też nie ma? Nic no nie ma? No ja... Nie panikuj. Bombluje tu, pod nami. Gdzie? Tu, bąblowało pod nami, przy tym, przy moim markerze. A tu też bombluje. Coś się ruszyło. Też taki chyba kilogramowy, kurwa, bo... Nie ma ryby, zszedł. Nie. To bym go czuł, kurwa. No tuż w lewo idzie to. Markera. Żółka. Tuż w lewo idzie, no co ty. A nie, jest. Ale już mam ten. O kurwa. Z markerem. Z markerem jest? No ja zobacz. To tam widzę, gdzie rybę mam. Ja ale zaraz będzie po rybie. Co, z markera? No może być, nie? Musi sznurek gdzieś wie pysk. No co on tak w koło pływa? Kurwa, ładny. Nie, mały. Ładny, no ty, no nie gadaj. No nie gadaj, że mały, kurwa. Z 18 może mieć. Ale odwinął się od markera. No i dobrze. Albo sznurek, bo cały sznurek. Chyba, że się zapłączę zaraz jeszcze raz, ale... Nie, nie ma sznurka już na markerze. No, ale jest sznurek. Jest? Jest, jest. Ładny jest, nie gadaj, kurwa. Mój też tak mi wygląda, jak go podbierałem. Tak? No. Taki mi się wydawał, a taka 14 będzie. Ten 20 no, coś? No. To może ten 24-400. Pełnouski. Znaczy, nie wygląda mi na takiego aż no dużego, ale... Ty, no spokojnie. Ty, no jest, kur... nie gadaj.
Jest udziecha jak jest? No pewnie. Ja! Mówi, że będzie 20? O kurde, dobra. Nie wiem, dlaczego się nie wypił, kurde. A ja mam jeszcze specjalnie obcięte, żeby się łatwiej wypinały. Ty, on to z paparką zaspawał. Człowieku, wyciągniesz mi ten? Człowieczu. Człowieczynko. Człowieczynko. Ole mu tak. Dostałeś? Ale chlasnęło. Jaki plak. Nie wiem, czy to nagrałem, czy nie. Masz to na pewno. Co za śmiechy? Gnałfa dźwigam codziennie. No nawet... nie, no. Ty. Widzisz? Mówiłem ci. Ty równe, można powiedzieć. Ale macie, bo wytarowane macie minus tak, dwa, tak? Tak. Jezu, no to pięknie, no. Nie ma. Ma dwie dychy, tak, no. 19,800. No nie wiadomo, no. Wstań na ogon naciągał. No jest kolejna rybka. Po dobie przerwy. To już z tego samej miejscówki trzecia rybka. Orzech tygrysi, pojedynczy. Na miękkie pleciące. No także warto było czekać. No brakuje troszeczkę do tej wagi, na którą chciałbym przekroczyć, ale będzie kolejny, na pewno. Spojrzałem, czy go zabrałem. Karpia? Tak, z gołyski. Chodź. Chodź, mój piękny Stefanie. Jakbyś tak po rodzinę popłynął, ojca wystarczy, żebyś zawołał. Będzie pięknie. Gratulacje. Promocion, gratulacion. Je te plaim que le lobby l'axigien. Entrevue, pas coucou. No, ale to zostaje na pewno. On może zostać. Jarek de boulanger. Ale. Jest rybka, nie wiem, która jest godzina, bo jest noc. Nie patrzyliśmy z Jarkiem na zegarek. Musieliśmy po rybkę wypłynąć. Znowu dwa orzeszki, tygrysie. No, proszę. Pungie i w XXL orzeszek. Razy dwa. Zaraz gościa zważymy. Weźmiemy wędkę na bok. Ja obstawiam, że tam 19... 18 będzie. Na majne oko. 19. 100 nawet bym powiedział. I co? Masz to? Czekaj. O! Teraz widać ładnie. No, to troszeczkę do Jarka podskoczyłem. Było 30 kg przewagi, teraz mamy znowu 10 kg przewagi, mniej więcej, u Jarka oczywiście. Cieszę się niezmiernie. Miejscówka przynosi brania, bo to już drugie branie i druga fajna rybka z tego miejsca. Także widać, że ryby odwiedzają, duże ryby odwiedzają to miejsce. Kurde, jakie tu przygotowanie, dwa te już wody, wszystko. O, taki oto jego gość. Takie rybki w Austrii pływają. Elegancko. Ciekawe, która jest godzina.
amatorska kamera, bo to by się, powinna być godzina. Nie, ale ładne, ładne. Płyń do domu swojego i przyprowadź mi, bardzo cię proszę, takiego 10 kg większego kolegę. I będę wtedy mega szczęśliwy. No, a dla mnie za takiego 15 kg większego. Pięknie. Pięknie, proszę. No tak, trzymam. Bo ja nie mogę. Uważaj, żuka. W końcu branie z nowej miejscówki. Pod żyłkami. Pod? Mhm. Ty nowy masz? Mhm. Której, Wojtek? Tutaj z tej, co wczoraj znalazłem. To, co cię odciąłem niby. To z tej, co tu butelka była i nie ma. Wiesz, gdzie jest moja butelka? Tam, kurwa, u majstra. Tak pociągnęła? Nie, tu była. No nie wiem, co się stało w nocy. Tu, gdzie branie miałem teraz, nie? No tu gdzieś mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. No może trochę dalej, nie? No dalej, dalej, gdzieś tu, nie? A tam jest, kurwa. Darek chciał przewozić wędki. No i będzie Darek przewoził. Nie może przeżyć. Nie może przeżyć, że... Wczoraj nie miał brania, wiesz. No zobacz, kurwa. On robi z nami co chce. Jawnij się. Żeby chociaż zobaczyć, nie? Jest, jest, jest. Będzie, będzie. Jest dwudziecha. Dwudziecha jest. Będzie duży jak plus. Over 20. Lustrzeń. Jest koń. Jest koń. Tylko się nie zepnij, tylko się nie zepnij.
Powiem ci, tu mi się wydaje większy od tego pierwszego. Jak patrzę na niego. Tak w wodzie, tak nie? Właśnie 400? No. Tak w wodzie, jak analizując. No, nie? Ale dwie tych bym będzie miał. Bardzo piękne. Operuj, a ja go... Jeszcze nie. Jest. Masz? Yeah! Kurwa, dużo. Ma dwie dyszki, ma. Ale mogą był ładny taki. Nie będzie. 20 będzie, ale nie więcej. Ty wiesz co, myślałem, że będzie więcej. Patrzę, stałeś w tym pontonie. My co, ty na główkę się znali? To ja? No. Ale piękny. Będzie miał 20? Myślę, że tak. Taki trochę szczupły w biodrze. 20-21. Ciężko tak określić. Weźmiesz ten? Kamerę? Wczoraj znalezione nowe miejsce. Poleżała wędunia. Jest godzina która? 10 rano? Która będzie? Mniej więcej? Za 15. Patrz i wypiął się od razu sam. Wypuszczamy troszkę budy. Klasyka. Austriacka klasyka. Myślę, że po 4 dniach mamy już naprawdę większą, dużo większą wiedzę po 4 dniach niż mieliśmy na początku. No i coś zaczyna się dziać. Może nie mieć. Nie ma. I tu nie ma, dużo nie ma. 18. Kurde, myślałem, że będzie miał dwie dychy. Nie ma? 18,5. No nic, nie wybrzydzać. Nikt tu nie wybrzydza, broń Boże. Pokażemy rybkę, potem sobie na spokojnie usiądziemy, omówimy co, jak, kto, gdzie, jakie mamy przemyślenia, bo w ogóle jeszcze o tym nie mówiliśmy na tym filmie. Także powiemy, bo siedzimy tu 2 tygodnie, to wam tylko tak na liznę temat. Siedzimy tu 2 tygodnie, ekipy, 4 ekipy dwuosobowe, jedna ekipa jedzie po tygodniu pierwszym do domu, przyjeżdża kolejna ekipa, my w 3 ekipy siedzimy tu 2 tygodnie. A to jest dopiero dzisiaj, jesteśmy po 4:00, także jeszcze dużo dni przed nami. Pokażę wam rybkę, bo tu trzeba się spieszyć. Bo bateria się pierwszy. I troszeczkę wam popowiadamy dzisiaj, o co tu chodzi na tej wodzie. O, taki piękny. Przepięknie. Klasa.
Będziemy? I walczą dopiero teraz, nie? A nie jest to tak, że on powiedzmy stoi w miarę w miejscu po braniu, próbuje haczyk wyjebać i kurwa my dopływamy, wtedy on czuje już nie, no kurwa, ja miałem ciągły dźwięk. Non stop jechał, dopóki wędki nie podniosłem u mnie. No. Nie no, kurwa nie mogę powiedzieć, bo ta miejscówka no daje mi kurwa praktycznie no. Wszystkie ryby prawie. Wiesz, dlatego mówiłem, nie ma co pływać do 12 w południe, bo ryba jest w łowisku. To musi być wtedy godzina zero kurwa i pełna koncentracja. Kurwa. Godzina zero? No tak. Ja tak patrzę. Ty no z tej wędki masz branie, kurwa. Ja o, jak się wypiję, r***ił. Ole, kaban. Tak? No. To blisko rzeczy, kurwa. Co wyobrażasz to? Nie, tu wędki już nie mam. Męczę. Bo zrobię jak z tym porannym, kurwa, że przelecisz przez ponton. O, pełną łuskę. Masz, kurwa, pełną łuskę. Ty wolałbyś pełną łuskę? No, obojętnie. Patrz, prawie mi wpłynął. Prawie robi wielką różnicę. Weźmy te wie... Panie, co ty skończysz? Panie, weź tam pan te wiesło, kurwa. No nie widzę nic, kurwa. Ale gdzie je pan? Jakie one są silne, kurwa. Zobacz. Kurwa, co ty robisz? Zaraz będzie po rybie. No nie mogę, kurwa, do góry ci podnieść, no. Fajne są trzynastki na pontonie, nie? Czy tam dwunastki? No. Musi być bardziej, pójść, musi podejść z dalsza. No, zryja, tu. Zryja, nie? No, bo tak jest pod pontonem, ale to ja... Zryja śmierć. Dawaj, dawaj, kurwa. Trzeba wywozić, no. Kurwa, bo wreszcie... Ja pierdolę. Nie no, to za progres. No pierdolę. Ale kurwa, cwany, stop jak... Ale widziałeś jaki cwany? No. O, jak go mi akurat odbiera? Już jest, kurwa. Już jest na... Patrz, już wyszedł. Z liścia mój jebnik. Jest dwudziecha. Będzie dwudziecha? Myślę, że tak. Myślę, że będzie. Długi jest. Gratulacje. Mm. Masz 18. Pogarb się cieszysz. Yeah! Pierwsza 20, 20 plus z tej wody. Na to czekałem. Przybij żuwika. Gratulacje. Tym liderze mój. A mówi 13. No czekaj, 21, żeby to zapisać. Wiesz, tam 21, 300. Tak? Jest power w ręku. Ile? 21, 300. No i standardowo, ta sama miejscówka, orzeszek tygrysi, XXL, na miękkie plecionce i haczyk X2. I co ty więcej chcieć? Spełniłeś swoje marzenie. Oczywiście, tylko troszeczkę jestem stratny po tym braniu, bo mi się ciężarek wybił. Płyń. Płyń po rodziców.
Adio, pomidory. Mój ci on, mnie do kata on należy. Graty. Dziękuję bardzo. Więcej. 14 kilo. O, to ładnie. 16 minut. Pięknie. Teraz przynieś mu lepiej czapkę. Woda zleciała do tego. Ale ruchy z tym amurem, dobrze. Naprawdę. Bez gorąco. No. Jarek, przed razu wiadro przynieś pełne. No, 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 no. Ale właśnie nie mogę go obrócić. Spokojnie, pomału. Drugą też ma rękę wstać pod płetwę. O, i teraz. Nagrzeź sobie to no siebie. Dobrze, spokojnie. I teraz. Spokojnie, o koszulkę się nie martw. No, dokładnie. I na kolano to przy... O. I uśmiechaj się. A, ciężko jest. Bo drugie ręki nie oparłem do tego. Pięknie, dobrze jest. Bardzo ładnie. Ale musi biceps napiął. Jak struna. No ty, no to... To leje, Hania? To jest ten. Hania, czyń, czyń powinności. Tak ładnie z góry. O, siodra! I dawaj drugie! Dawaj drugie tam! No to widać, że strasznica kobieta. Po malutku! Pięknie, gratulacje. Dziękuję. Przebieź się, wierpa, w sumie się rozbiesz, zaraz wyschniesz. A już wiem dlaczego ten, jak ty pojechałeś, to Olek tam kurczatkę rozstawiał, która na drodze. Żebyś gumę złapał, żebyś... nie przyjechał. No, co to poogarniać. Masz, wypiłeś kawę? No wypiłem właśnie. To ty wylałeś mi ją kawę? Nie. A kto? Nie wiem, skaż winnego. Widzisz? A dopiero narzekałeś, że nie masz rychu, bo nie miałem. Pięknie. Bardzo ładnie. Gratulacje. No to budzi, no nie wstydźcie się, no.
Trzymaj go. Tam zanurkował i tylko rybę zostawił. Trzymaj go. Niżej go daj. Uśmiech za kapior. A teraz zanurkuj. Nie, to bek. Jakie efekty specjalne, ja pierdzielę. Puść już go. Przyprowadź mi rodziców. Już mordę dostanę. Umiesz pływać? Nie. Nie. Dobry. Nie, bo się tu jest płytko. Przecież umie pływać, kurwa. O, ale fajna woda. Wyskakujesz? Tak. Że, bo tu jest dół, zaraz i wpadniemy po kolana. Daj mi rękę. No. O kurna, może mieć. Chyba, by go pisamy. Tak na dziesiątą. Dwa orzeszki, jednego zgubiłem. Ale o. Nie użył ten zestaw, cośmy go omawiali razem. Tak. No co, chyba tak. Tak, to jest ten zestaw. To jest ten zestaw, Wojtek. No poczekaj, bo ci świecę. Tylko jest bez stary. Stary jest? A. Będzie. Ma, będzie, dwie dychy będzie. Patrz. Ty, będzie równo. Jak nic. Nie, 20 jest, stój. Jak okapie. No jest 20 równo. No jest dwie dychy. Jest czy nie ma? Jest. Chciałeś dzisiaj? Z gaśniątkę. Kurwa. Chciałeś dzisiaj? Tak. No i co? I masz. Kurwa mać, człowieczymy. No i gratulacje. Yeah! Dziękuję. I należy, o kurde, do... Do tych, co mają 20. Do klubu wesołego szampana. Znaczy, ja myślę, że trzeba to opić. Bezwzględnie. Czekaj, czekaj. Co? Co? Że nie? No, tylko ja nie wiem, gdzie on z tym idzie. No, słuchajcie. Dwa orzeszki. XXL. Jeśli chodzi o zapach, to Squid Octopus. Tym razem. 1,70 m, góra. Taka głębokość i pierwsza dwudziecha z Austrii. Coś pięknego, słuchajcie. Coś pięknego. Jeszcze dzisiaj robiliśmy rano zestaw. Przyszedł Wojtek na piwko, usiedliśmy. Weź spróbuj, weź trochę tak i jest. Pięknie. Jestem w klubie dwudziestciaków. Austriackich. Austriackich, tego dokładnie. Wyjazdu. No, bardzo się cieszę, naprawdę. Coś niesamowitego. Pięknie. Czekaj, otrę mu łzy, bo się po prostu powiem. Brawo. O, on ci otarł łzy. Gratulacje, człowieczynu. Bardzo dziękuję, naprawdę. Jeszcze raz, człowieczynu. Pach. Trzeba powiedzieć, marzę o 20 z Austrii. I dzisiaj to powiedziałeś i złowiłeś. No, ja to powiedziałem. To się sprawdziło, ja naprawdę. To powiedziałem. Do Wojtka mówię też, ja marzę o tej 20 z Austrii. Tak ci powiedziałem, nie? No. I dzisiaj była 20. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego wręcz. Nie wiem, czy mnie co dziękuj. Nie podziękuję. On jest skromny bardzo, nie? Naprawdę, bysior piękny. Chodź tutaj, chodź jeszcze. Nie odpływaj, nie odpływaj, nie w tą stronę, chodź. Chodź tutaj cię wezmę, chodź. Ale bysiorek. Człowieczy, no. Zobacz. Płyń sobie. Już 20 to. Płyń. Płyń. Kuźno. Słuchajcie, to jest coś pięknego. To jest coś niesamowitego, takie chwile. Godzinę mamy 22:45. Woda 25-26 stopni przy powierzchni. Squid Octopus i dwa orzechy XXL w tej nucie zapachowej. No coś niesamowitego. Zobaczcie, jaki koń. A to dopiero noc się zaczyna. Dopiero będą odjazdy. Coś niesamowitego. Jeszcze raz, Wojtek, dziękuję. Dariuszu,
Człowieku stylu. On tam już człowieku z lasu. Człowieku z lasu. On już tam... Dziękuję ci bardzo za pomoc. On już tam belkimy patrzy. Jak nie? Pięknie. Po to się tu przyjeżdża. Przed tym tam wiatr. Na prawo. Nic więcej nie trzeba. Mogę tu być. Przecież tu nie lecisz. Ale tu jak? A to są jeszcze większe. Jeszcze ile mamy zasiadki? Ile mamy jeszcze zasiadki? Z tego co pamiętam, Wojtek, jeszcze ponad tydzień czasu. Ponad tydzień siedzimy na tej wodzie. Więc jest jeszcze bardzo duża szansa, że ekipa z WB ostro tu pokaże, co się robi. Już mamy potężne ryby. Ale będzie jeszcze lepiej. Na razie 20 liczymy. Reszty nie. Ale wszystkie pewnie będziecie mieć na filmie. Coś niesamowitego. Nic więcej nie trzeba. Weź tu nagraj coś normalnie. No. Dobra, spokój. Dobra, spokój. Legacko. I znowu jest 18300 na waftersika. Punkt G. No. Żółwik. Rekulacja. Pięknie, człowieczyny. Darku, ty mój bohaterze, no, ostatniej akcji. Miał 10 kilo więcej mieć. Poczekaj, on tam i drugi pływa tam. Obok. No. Tylko wyżej zeszła. Nie, kupa. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso. No. I co? Tak to ma być. Ja bym go ukroił trochę. Ale jak ukroił? To żeby troszeczkę położył ten fakt. Why you hating on me? It's not adding up. Do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards, to get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, add it up. Wczoraj to samo. Pierwsza 46 i branie, dzisiaj pierwsza 46, no dzisiaj pierwsza 30, bo trochę nam to zajęło. Najpierw u Dariusza rola, więc zanim tutaj z kapelonów troszeczkę wykombinowaliśmy i jak już wracaliśmy z nim, dobrze, że już podebrany był, jak wracaliśmy z nim, od razu strzał u mnie i tak ten strzał, tak sporo, nie? Ten młodzieniaszek pracował. Popracował trochę i musieliśmy jeszcze szybciutko ogarnąć. No nie przygotowaliśmy się, musieliśmy polecieć od razu do sąsiadów bliziutko po drugą kołyskę, ale mamy podwójną rybkę, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. U ciebie, Darek, na co? Punkt G, ale tym razem 24 tonąca. I tonąca. Mhm. A u mnie standardowo 2 razy orzeszek w zapachu Squid Octopus, 2 razy orzeszek XXL. Ale zobaczcie, no dużo może nie jest, ale u Darka już kilkanaście kilo jest. Ale mamy pierwszy raz takiego dubelcika, co? To jest piękne. Naprawdę, to jest to. To już jest inaczej się człowiek czuje, jak już go ma na rękach. Tak. Obojętnie jaki jest. Pięknie. No. Buzi. To drugi taki dublecik. No. Wczoraj w nocy był u Mariusza i u Beaty.
małżeństwo jest z nami i zobaczcie, tak samo u nich też pięknie, w tą samą, o tej samej porze, dosłownie o tej samej porze, dwa brania. No. Super. Super. Dawaj, przyjdź tam z mamusią. O. Jest kolejna rybka, jedziemy. Jest dobrze, super. Buźka. Gratulacje. Gratuluję dla was, to był. No, dzięki Wojtek. Ale człowieczyna, dobra. Czy jest? Jest. Yes. Pięknie. Teraz trzeba wszystko poprzestawiać. Ta robota. Ale najpierw co? Po kielichu. No tak, rybka była, jedna, druga. Łe, to na dwa je... Yeah. Ojej. Trzeba to zmienić. Ale nie będą brać. Wycofujesz się z obietnicy? Nie. No. No co ty, zobacz, ale wy też coś mieliście, bo nic, my podbieraliśmy, to ktoś pływał. Nie, nie, nie. To ten gość z tamtego brzegu? Nie wiem. Nie, no, nie. Ktoś był na wodzie. Albo Rafał. Może Rafał. Albo Rafał. Tak. Nas nie. Okej. Okay. Pięknie. Tam jest to, tu. Podbierak zrobiony już? Osiemnaście. Nie. Dobra, lecę. Dobra, dzięki za pomoc, człowieczyno. No, kolejna rybka. Znów z tego samego miejsca. To będzie już piąta. I standardowo orzeszek na miękkiej plecionce. Orzech XXL. Aromatyzowany, punkt G. No. Więc miejscówka daje kolejną rybkę. I oby tak dalej. Jakie fajne ruchy ma. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Też czegoś no, było. No, strzeliło. Co jest do... Aha. Tu coś jest. Drugi zestaw twój? Nie no, mój drugi zostałem dalej, nie? Muszę czekać, to złapać. Już tam nie za tu pika, ty. No wiem. To chyba moja wędka. No gdzie, co ty? A nie. Ty tu nie masz. Pizda z tego będzie. Pierdol. Mówię ci. Ciągnij tam człowieczyno z rolki żubę. To ile on tu przepłynął, kurwa, że on jest. Nie, jest, jest. To jest mój zestaw drugi, tam idzie przecież. A, to twój pisze.
niespodziewanie, kurwa. No tak, tak, niech mi. Jedzie sobie tak, kurwa, ci budko. Jedzie sobie ufta, 15. Jeden błąd i ch**o to. Jak myślisz, bo to nie? Kuń? Nie wiem. Może być, powiem ci. No. To by wiesz nieco. Nie ten kolacyjny. Karp. Ale nie wiem jaki. O k***a. Będzie? O jest. Będę się podróżył lepiej. Ole jest kurwa kaban. Człowieku w to takie głębokości. No Wojtek kurwa. Powiem ci, że na 100% 25 plus jest, kurwa. A mój? Co? Do tyłu. Kurwa, Jarek po pracy trochę, bo cię zwał mu zaraz normalnie. Co? O ty z tym. Co? Ty wiem, ważne, żeby nie, konia jeba. Nie, kurwa, tam wiesz. Jeszcze się nie zmęczył. O, Dariusz już szykuje nam, kurwa. Wyprawkę na podróż. Zobacz, jest, no. Musisz kurwa napić, znaczy zastać powietrze musi. Pełno łuski.
pomóc ci z tym podbieraniem? Nie. Bo ty mi podpłyniesz, bo wiesz, będę go sięgał, to mi podpłyniesz do przodu, nie? Mhm. No dobra. Będę gotowy. Kurwa, widzisz, że on koło nas teraz pływa. Dobra. Ale nie jest chyba aż taki wielki. Nie? No nie wiem, chcesz tam w tej wodzie, bo to... Następny, zobacz, to zrobił jaką falę, ty. Z tym. Nie, nie ma, nie wiadomo ile. Nie ma 20? Nie, 20 będzie miało. Ale się mokry jesteś na plecach. No masakra. Jebane. Ważniej? Jest. Nie jest aż taki duży. Dreamliner tym, kurwa. No ciężarka nie zgubił. Nie zgubił? Nie. Tak. Między 18 a 22. Między 18 a 30. Ale masakra, co? Na pontonie. Zważymy i chwilę resztę w wodzie. Ty masakra, co Wojtek? Poczekaj, ja sobie wyjdę tu na to, ja? Dwa dni czekania i jest. Ciężarek się nie wypiął. Dwa orzeszki tygrysie. Tak jak ostatnio. No. Dobra. No, płyń do niego, a my to ogarniemy sobie. Ale pompieraka nie ma. No, już ci daję. Weź go. To już od alkoholu było. Ile? To jest dobra kwieta. Dobra, 15. Widzę. Tak? 19750. Dobra, zobacz. Idę z gościem do wody. Zrobisz te zdjęcia, nie? Ja ci teraz aparat przyniosę. No.
Dobrze jest? Tyle co przyjechałem, mówię, kurczę, brania nie było. Było go tam widać kawałek, tylko nie wiem co to było. Mówię, kurde, tyle przyjechałem, że kurde, a mura nie ma. Już sam się boję tych murów. O, tam zamieszał. Kurwa, trochę długi. Może być amur. Karp. Karp? Ja go nie widzę, tak mi światło pada. No karp, ale ładny. Mi się majda, ja go nie widzę. Światło tak mi pada. Ale ładnie kapiszon. Zdrowie. Robię. Pod tą rybę. Silne co? Silne. No, powiem ci, kurde. Zdrowa rybka. No majster, drugą próbę miałeś. Ale ty, no tak mi się załamuje światło, że nie chcę, wiesz, gdzieś go s**wa smyrnąć pod tym, bo... Ja stąd też nie widzę ryby. A ja stąd tutaj. Tu widać, fajnie. Jest. Położymy rybę. No, powiem ci. Ładniutki. Mi się tą. O, daj mi się to, nie łap mi podbiera. Czy masz tam? Za dwa? Tak, ma. Proszę ten. No i pomału do tego. Dawaj, czekaj, tą kołuskę tam może wycinać, pójdziemy tam. Dawaj. Nie stracił, masz? Zwijaj, Hania. Nie no, ładny był. Masz 18. 250. To ile? 16450. No, bardzo ładne. Młody, dawaj. Nie! Wiedziałem, że mi uciekł. No bo źle zrobiłeś, Oli. Ja już nie miałem go złapać. Zapys podnosisz. Dobra, już nie będę z nim tak. No, spoko. No. Mam nagrane. No, widzisz? Jest, że była ryba. No, szkoda, że nie ma ten. Dawaj. Czekaj. Pierwszy, kamienia. No i co, gratulacje. No. Dziękuję. Brawo, brawo. Dopisujemy do dorobku. No. Czekamy dalej. Zobacz, w dzień, kurde, brania się zaczęły, nie? No. I to w jaką temperaturę? Bo mi się człowiek nawet nie spodziewał. Co tam miałeś? Dwa orzeszki, co nie? Były. Tak? Tak. Tak. A wisi nawet, no. Breathe in, breathe out.
the white knuckles holding on it tight. Keeping your fears bottled up inside. Heading for a collision in the night. To really live, you gotta die. To Darek wymyślał, kurwa. Dobra, mam. Masz, widać. Dobra, mam! O! To jest łopata. Widły. To jest dzik, tak? To jest dzik. A sarna? Jeleń jest tu. A jeleń. No, o. Dzik, jeleń. Które lepsze, Jarek? Jarek, które lepsze? Dla mnie jeleń. Człowieczyna? Dzik. Wolę dzika. Warmus? Wolę dzika. Berlinki z Biedronki. No, ja też wolę dzika. Hmm? No. Jeleń to takie... Ja jelenia też trzeba... Nie, tego nie badasz. Dzika tylko badasz. Tylko dzika. Sarnę, jelenia normalnie. Daniele, te co są kopytne, nie badasz. Tylko dzika. Dzik on... ma też kopyta, ty. No ale on ryje w ziemi. Raciczka. I tu o to chodzi. No to co, witamy klubowiczów serdecznie z wody FZZ w Austrii. Witamy i zarazem kończymy pierwszy turnus w dniu 15 sierpnia. Zaczęliśmy 8 sierpnia tutaj na tej wodzie walkę na czterech stanowiskach. Za chwileczkę to w szczegółach omówię. Mamy wyniki i to bardzo solidne wyniki. W tym samym czasie jeszcze dla, żebyśmy wiedzieli jakie drużyny były, to pierwszą drużyną na stanowisku, to może od razu pokażę, nie? Słuchajcie, to jest nasza mapka, to jest mapka w ogóle całej wody. Jesteśmy w tej chwili tutaj, tu się znajdujemy. Te punkciki żółte tutaj przy brzegach mówią o stanowiskach. Podzieliliśmy wodę na cztery sektory i mamy zaznaczone gumkami. Pierwszy sektor to była drużyna Rafała, czyli był Rafał i tutaj proszę Maniek pokazać Rafała, majstra Olka i Hanie i to jest pierwsza drużyna z tego stanowiska. Drugą drużyną na drugim stanowisku na drugim stanowisku to był Wojciech z Jarosławem, yeah! Zwanym Żeberko. To my, pokaż go. Tak, i on wam właśnie live'a jedzie. Dobrze, i to jest drugie stanowisko. Na trzecim stanowisku jest Becia, czy była Becia i Mariusz. Właśnie, oni ksywek nie mają. No coś wymyślimy. No, no właśnie, trzeba się nad tym zastanowić tak jeszcze. No i czwarte stanowisko, słuchajcie, człowiek lasu, Sztil, Daro i człowieczyna, czyli ja. Więc jeszcze raz, woda FZZ Austria, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte stanowisko i teraz wszystkie te pozostałe pineseczki, oprócz tych krańcowych, które oznaczają obszary, wszystkie te pineski, to słuchajcie, konie. To są rybki powyżej 5, jaką mieliśmy najmniejszą? 6, 7 kilo? Siódemka. 4,5. Siódemka chyba była najmniejsza. Więc w sumie tych ryb jest bardzo dużo, bo jakbyśmy tam mieli liczyć... Naliczyłem teraz. 49. Tak? No, no to słuchajcie, jest około 50 ryb, złapaliśmy w niepełne 7 dni. W niepełne 7 dni. I w sumie... Ja powiem... No dobrze, to powiesz. Pytania, no, bo mniej więcej wiem. Złowiliśmy około 740 kg ryb, wszyscy w sumie. 49 sztuk. 11 ryb w przedziale między 18 a 20 kg. I 5 ryb 20+. Także mega wynik jak na
na tyle osób. Nie pełne 7 dni, no. I na te temperatury, co tak, to i na te temperatury. I na nową wodę, której żeśmy nie znali. Dokładnie. No i teraz słuchajcie, to są nasze wyniki takie z pierwszego tygodnia i dlatego mówię, kończymy ten turnus, bo dziś już w drodze jest Zbyszek zwany Groniarem i łowca Damian zwany Siwym, już do nas jadą i wymienią się na stanowisku tutaj numer jeden z Rafała drużyną. Natomiast oprócz tych ryb, które złowiliśmy, mieliśmy dwa tak naprawdę konkursy, można powiedzieć. Jeden to była czapka, bo tutaj była taka zrzuta za największą rybę i za chwileczkę zobaczycie, są nagrody i wręczymy te nagrody dla wygranych. Oraz była potyczka, nazywamy to potyczką. Potyczką no jest, między klubem trwa. A teamem, która trwa, to jest jakby pierwszy chapter, tak? Pierwszy set tej potyczki, a będą cztery. I rywalizacja była tu ze strony teamu, no jest tylko Wojciech, a ze strony klubu wybraliśmy Jarka na w niedzielę przy duchu puszczy, tam ichniowym duchu puszczy, przy koronawirusie. Przy koronawirusie, tak. Przy koronawirusie, więc Jarek robił, miał potyczkę i walczył z Wojtkiem. No i co? Wręczamy nagrody, nie? No to zapraszam teraz serdecznie. Daję ci ją raz mężnie? Tak. To dajcie mi live, a teraz ja będę ten. Zapraszam serdecznie jeszcze, słuchajcie, najpierw może Jarka i Wojtka. Ale odwrócę to. Tak, już odwracam. Zapraszam siebie. Zapraszamy serdecznie Jarka i Wojtka. O, ja nawet się tak odwrócę, będzie może was lepiej widać. Co, ja chciałem oficjalnie pogratulować wygranej ze mną w tym pierwszym secie 1-0 dla klubu. Ale drugi set jest w tym tygodniu, od za chwilę. Dobra! Ja gratuluję wiesz czego tobie. Nie. No tego poty nie rozgadać. Nie, ja chcę powiedzieć tak, ja dziękuję za to. Ale nie trzymaj tak długo. Dobrze mi jest tak z tobą. Ja ci dziękuję za tą walkę. I przede wszystkim to była walka, ale taka zdrowa walka. Nie było takiej spiny. Fajnie było. Mimo walki pomagaliśmy sobie nawzajem. No i ja tobie gratuluję. Ten przeciągał, ten podpalał. Dziękuję. Tak, papierosa. Teraz nie będę mówił co. Dobrze, i teraz tak, Big Fisha z tych prawie 50 ryb trafia tutaj do wodza, do Wojciecha. Kurno, słabo tu trochę widać. Do Wojciecha. O, także i teraz tak, słuchajcie, są dwie nagrody. Jedna nagroda jest sponsorowana przez człowieka lasu, czyli Dariusza. I to jest, zobaczcie, taka rybka z małym labelkiem, szocikiem. Proszę bardzo, i to jest to sponsorem głównym był właśnie Dariusz. Proszę. I teraz wręcza to nagrodę dla Wojtka. Brawo. Musisz to wypić teraz od razu. Oraz druga nagroda to jest puchar sponsorowany przez Wojtka. No, gruchnął sobie pucharek po prostu. Zobaczcie, jest Big Fish, data. A co, nie ma tu nic. Aha, bo to ten. No i słuchajcie, trzecia nagroda, to była taka wewnętrzna tutaj na te cztery drużyny. Zrzuta była po 20 euro, czapeczka. Słuchajcie, tak jak to, o. Proszę. Szczapeczki. Madzia, mam na kabel. Dziękuję. No i co, no słuchajcie, no i tym miłym akcentem. Nagraj go teraz na koniec. I tym miłym akcentem, słuchajcie, kończymy. Podaj to. Ja jeszcze bardzo chętnie to zwycięstwo bym chciał. Teraz sobie zrobimy. Ale zrobimy sobie grupowo później, faktycznie. Ale słuchajcie, tym miłym akcentem, kochani klubowicze, dziękujemy za pierwszy sezon. Za chwileczkę zaczynamy drugi. Za pierwszy turnus. Za chwileczkę będziemy ustalać, od kiedy zaczyna się drugi turnus. Czekamy na Zbyszka i na Łowcę. No i co, gratuluję wygranym. Bardzo dziękujemy wszystkim tutaj za ekstra i mega zasiadkę, bo nie oszukujmy się, to jest ponad 700 kilo ryby, no kochani, to naprawdę jest szacun. I najpiękniejsze jest to, że każde stanowisko łowiło. Każde. I co na zakończenie? Ram pam pam? Jeb, jeb, jeb! Ram pam pam? Jeb, jeb, jeb! Ram pam pam? Jeb, jeb, jeb! Pięknie, słuchajcie, naprawdę, nie żałuję ci, których tu nie ma, no. No właśnie, bo mamy tu takiego nadzorcę, słuchajcie, z boku, który nas trochę filuje lornetko i trzeba tu bardzo uważać. Trzeba niestety wszystkie ryby tylko ważyć i od razu wszystkie fotki do wody. Pozostałości Wehrmachtu, ale... No, także co? Potrzymajcie. No, robimy fotkę, nie? No, to robimy wspólną fotkę. Kończymy live'a. Kończymy live'a i robimy fotę wspólną. I widzimy się przy następnej flaszce za 3 godziny. Jest tam Maniek, operator kamerzysta. Także no i żegnamy się tutaj jeszcze może na live'ie z
ekipą ze stanowiska numer 1. No szkoda, że trochę wam te bojki kurna polikwidowali, mogli zostawić, no ale to widzę, że Groniarz tam z Siwym się nie dogadali z wami. Powinni zadzwonić, powiedzieli Rafi, weź to pozostawiaj wszystko. No tak, Wojtek ci przywiezie. No dokładnie. Żegnamy chłopaków, dziewczyny. No. Trzymajcie się szerokiej drogi, myślcie o nas, znać. Jak będziemy sobie tu flaszkę pili. Cześć, Hania. Gratuluję takiego dużego amura. No tak, bo to Hania jeszcze... Niektórzy swoje PB pobili. No tak, i to słuchajcie, i to potężnie. Przede wszystkim dziewczyny. No dziewczyny pobiły PB, jedna i druga. No dobra. Majstero, dzięki. Spoko. Dzięki, Hania. Dziękuję. Było zajebiście. No, gratuluję PB. Nie było tej wisienki na torcie, ale było zajebiście. Ja też bym chciała tutaj fajnie podziękować. Bo jestem mega zadowolona, bo w końcu udało mi się popić PW swoje w Karpiu, także jest mega. To jeszcze nie koniec. Tak, ja wiem, się rozgrzałaś. Czekam na następnego. Rozgrzałaś się, dobrze. Szkoda wam się zmienia. No dobra, słuchajcie, skończymy. Nara. Nara. Bo jeżdżę. Dzięki i szerokości. Do następnego. No co, będziemy się rozdrabniać. No to jeszcze ja się nie kojarzę. Dobrze. No. To do zobaczenia później. Kończ. Dobra. Waś pan. Do wyjścia na żywo. Już, dobra, kończę. To mówił on, Sztyl. A whole lot better.